Na samym początku chciałbym pozdrowić nowych wspierających na moim kanale, a są nimi Rapxadran, Scored YouTube, PokePlayer 909 oraz Łukasz Gamer. Bardzo wam dziękuję, serdecznie was pozdrawiam, a jeśli ktoś z was chciałby zrobić to samo, to klikajcie w ten niebieski przycisk, każda osoba zostanie pozdrowiona w odcinku, także myślę, że warto, a teraz zapraszam do oglądania. Siemanko moi drodzy, jakiś czas temu pokazałem wam to instastory Złotej Rączki, w którym spotkał ekipę Crushfila. Zobaczcie, kogo spotkałem. O tak, Szczecin jest mały. No i moi drodzy, dostałem dzisiaj od widza takie oto zdjęcie. Zobaczcie moi drodzy, jest to kamerzysta wraz z widzami. Bo zobaczcie, tutaj stoi Crushfil wraz ze swoją ekipą i dosłownie kilkadziesiąt metrów dalej jest ta sama sceneria, co na zdjęciu z kamerzystą. Także to jest potwierdzenie, że jest to to samo wesołe miasteczko. Podejrzewam, że Crushfil z kamerzystą się gdzieś spotkali, ale raczej nie w wesołym miasteczku, ponieważ to było za bardzo oczywiste. Ponieważ raczej by ich widzowie od razu rozpoznali i zrobiliby im zdjęcie, że są razem w jednym miejscu. Bardzo możliwe jest to, że po prostu chodzili swoimi ekipami, ale oddzielnie, i Jaszczur wtedy ich po prostu nagrał i wstawił to na story, ale nie pokazując kamerzysty, który był najprawdopodobniej obok niego, albo po prostu troszeczkę dalej, ale bardzo prawdopodobne jest to, że po prostu byli w tym samym wesołym miasteczku w ten sam dzień, raczej w tą samą noc. I właśnie jak czytałem komentarze pod tym zdjęciem, opinie widzów i w ogóle, to sami pisali, że to na pewno nie jest przypadek, że na pewno się musieli spotkać, ponieważ no taki raczej przypadek by nie był, ponieważ teraz kamerzysta mieszka w Warszawie i raczej przyjechał do tego Szczecina właśnie wraz z Jaszczurem. No i spotkali się z całą ekipą Crushfila. Także co moi drodzy, to była taka krótka ciekawostka. Ja wam dziękuję za oglądanie, strzelcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, widzimy się już w kolejnych odcinkach. Do następnego filmu, cześć!